Cześć, jestem Raniaga, spis 119 na szkolenie w filmie z Medievala 2 Total War, na modyfikacji Potop Total War, jako Rzeczpospolita obojga narodów. Dzisiaj stawiamy czoła Rosjanom w Smoleńsku. Będziemy bronić Smoleńska, jesteśmy oblegani. Iwan Mazepa atakuje nas swoimi siłami carskiej Rosji. Zobaczmy, jak to będzie. Staramy się obronić, mamy dosyć dobre, takie dosyć standardowe jak na nas siły. Staramy się jakoś tego obronić. Zapisana gra chyba jest, tak, jest zapisana, ale ja już jeszcze zapiszę. Staramy się to zrobić. Mamy generała, to będzie trochę lepiej zrobione. Nie będziemy wchodzić między w bramę, żeby nie tracić tych oliwy. Słyszymy. Gorzej, że miasto to nie ma... ten, ma te gówna takie. Dobra, a to jest podwójny mur, nawet potrójny. Czyli w sumie zostawię pierwszą część murów. Zostawię tu tylko mieszkańców, którzy by strzelali do niego. Nie się zaraz będą wycofywać. Bo trzeba też tutaj, żeby to było. Dobra, dwa oddziały mieszkańców. Chcę strzelać sobie. Chciałbym ustawić na tym wzgórzu tutaj serpentynę. Patrzcie, jaki to będzie ostrzał tutaj. Piękny. Tutaj serpentynę, żeby ostrzeliwała cały ten pierdolnik. Inna załoga, się wydaje. Cudowolny. Tutaj bym was chciał. O, pięknie. Tutaj chcę ustawić tych. Byście bronili tego. Dodatkowo tutaj chcę ustawić oddział milicji. Strzelaj tam w dół. Na murach chciałbym ustawić oddział mieszkańców jeszcze. Bardziej tutaj. O, da się tak ustawić? Nie wiedziałem. Da się? Czekajcie. Czekaliście mnie. Może tu. Po prostu tak się ustawiło, bo jest mały obszar. Ale chcę, żeby te wieżyczki te strzelały. Wyglądają na takie, ale wątpię. Chcę jeszcze jeden oddział. Na wszelki wypadek, jakby biegli tędy. Stawić tutaj. Właśnie jak te oddziały będą się cofały. I generała chciałbym ustawić tu. Bo on nie będzie brał jakoś czynnego udziału w walce na zewnątrz murów, tylko będzie jako obrona. Starajmy się jakoś to zrobić. To są soldaci. Okej. Piechota ruska. Kinierzy. Kinierzy mogą na napsuć krwi. Kawaleria. Gdzie jest generał? To jest generał. Ostrzelać ich póki można. Pięknie ostrzelam. Może się poddadzą, jak ich tak ładnie ostrzeliwujemy. Dobra, jakoś to wychodzi. Jeden oddział do strzelania, więc... O nie. Jeszcze nie strzelać. Bo jak wystrzelicie, to w bramę naszą. Oddacie się zanim to się stanie? Czy generałem wybiec szybko? Nie, już są przy bramie. Strzelać póki można. Mam nadzieję, że wtedy po prostu oni się ten. A was trzeba przestawić. Stawcie się tu. Stawcie się tu.
brave tidings. The enemy are at the gates. Dobra. Jeden oddział może uciekać w sumie. Zdaje, że tak. Chcecie uciekać, to znaczy poczekamy, bo w sumie jak on będzie biegł, jak bot oczywiście stwierdzi, że biegnie przez bramę, bo to na stówę będzie, że bot będzie biegł przez bramę, to będziemy mogli wtedy ten... Dobra, przyspieszmy to. Spalił się taran. Ja pierdolę, nie gadaj, że palił się taran. Spalił się taran. Dobra, przerwać, co teraz idzie. Wieża obrężnicza. W sumie czekajcie. Skoro teraz tak to działa, to teraz wybiega się na mury. To on nie wyjedzie nam kawalerią. Biec na mury. Proszę za wiadomości w tle. Wy jeszcze, chcę, żebyście wbiegli tutaj, w to miejsce, bo nam nie wbiegnie nigdzie ten. Generał biegnie tu. Jak coś, to cały czas mamy tutaj te z tyłu miejsce do obrony. Przestrzelić tutaj? Nie macie tutaj zasięgu. Czyli obronimy ich z murów, czyli obronimy miasto na murach, samych. To pomoże nam to sporo. Coś w tych. To też spalą, bo on jest łatwiejszym celem. Tak, już płonie, zostanie tylko drabina. O Boże! O Boże! Wbiec tutaj. Wy też tu. Chodź ogień jeszcze. The mother favors us. The enemy siege tower is utterly destroyed. O Boże, ale dobrze idzie. Daje nam się. Weszli na mur? Wejdźcie na mur. Pakowaliście się? Weszli, dobra, teraz po szarży. Wy też. Szarży. Pięknie. Wy ustawcie się tutaj. Wy. Dobra, na razie tak stójcie. Na razie tu bronicie ładnie. Biegiem. Stawić się. Sortowato wam to wyszło. Jak się ustawiliście. Albo miejsca na murach nie ma, zgaduję, nie? Tak. Rozerwane do innego oddziału, który walczy akurat wręcz. I to jest najgorsze. Dobra, ustawcie się. Jak nam się pikinierzy w lewo zaczną przebijać, wtedy po prostu zaczniemy ten. To nielimitowany czas bitwy niestety, jak się gra zbaguje, to będzie po mnie. Bym ustawił ich gdzieś tutaj. Mogli ostrzać tamtą kawalerię?
Myślę, że tak. Chcę sprawdzić. To wy się bronicie. Biegiem. Robiła taka przerwa tutaj w środku, się przebili trochę. Dobra, może trochę mniej komentarzu jest, ale myślę, że zobaczmy sobie bardziej bitwę tutaj. Weszli pikinierzy. Formować się. Empedzidy. Boże, co wy robicie? Boże, co nie robią? Ale postrzelać, postrzelacie, nie? Nie, nie strzelicie. Zajebiście. Tak ustawcie. Macie większą szansę do ich ostrzelania. Chodźcie zbiec. W górach już nie zrobicie nic dużego. Ale tu pięknie ta wieża będzie jeszcze spłonęła. Intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory. Strzelać już. Strzela się, dobra. Serio, jeden strzela. Się przenieść. Pikinierzy weszli je i masakrują nas. To już nikt nie działa. Stawcie. O, postrzelacie już sobie? Może te doski są co tak idiotycznie i głupie. Posiedzieć. Something changes in the course of battle. For defeat seems almost certain. Może ustawcie się po prostu. Trzy oddziały wypchną nasze dwa. 34. Przegrać tą bitwę o panowanie. Na razie jeszcze kawaleria mnie wjechała, więc nie możecie przegrać. Zaraz tu. Dobra, pięknie działa. Zaraz tu. Chcecie strzelać? Do czego? Wow, wiadomość. Sorry. Coś tu uciekało już. Aście, jesteście załamani już. Daliście ostrzałem. Tak trochę ciężko, żeby walczyć pod ostrzałem, nie? Ja... No to cię też będę uciekać? Tak! To teraz generał, masz szansę wybić im generała. Bo będzie uciekał teraz. A nie, nie będziesz. Tak jak wyjdę z bitwy. No dobra, zwycięstwo, bo tamte oddziały nie uciekały. Dobra, na szczęście to mogłem zrobić. A widziałem właśnie, że nie uciekają. Więc... Udało się.
A idzie większa armia. Trzeba wysłać posiłki do Słowańska. Wiedziałem, że Wilno za tak też, nie? Dobra, kolega atakuje Wilno. W Wilnie jest jeden oddział, teraz mieszkańcy. Ruska flota nas atakuje. Ja pierdolę. Jest ciężko, będzie jeszcze ciężej. Okej, hetmanów kozackich, czego chcecie? Powstrzymaj ogień, pojebało was. Dobry pokój. Wolą mi oblegać Kijów. Pozwoli gotować się bardziej. Tak, przyjmiemy to. Przez to Kijów nie... A ci oni którzy... Nie zaraz mnie zatakują, znowu. Ja już to wiem, ale to mi pozwoli się przygotować bardziej do tego. Do wojny z Rosją. Trzeba odeprzeć Rosję. Aha. Kurwa, to wynika ze sobie strony. Staram jako balerita, co? Inne tutaj armię idzie. Nie, to nie jest staram jako balerita. O Boże. Dobra, jak to działa? To jest odmrożona, to Wilno, to wiem. Siódma armia na świecie. W sensie problematycznie mamy z hajsem. Wojna. Hanat Krymski, Rosja. Dobra, to mi pomoże. Sojusze. Rozejm, okej. Okay. Teraz tak, jak to wygląda ta armia? Co to jest? To jest duża armia piechoty. To dział kozaków rejestrowych. Dobra, potrzebuję generała w końcu polskim. W razie. A i w takim razie ta armia. Zaszturmujemy te Jasy. Kupując to, mogę im wyważyć pokój. Chcę się potrzebować tak, więcej oddziałów do Kamieńca Polskiego. To kurwa tyle. Kańcy co prawda, ale. Dobra, wy się ze mną nie napierdolacie teraz. Prawda to mi nie pomaga. Z powodu tego, że nie mam hajsu. Szkolić trzeba ludzi dużo. No musimy iść na północ. No to Mario tak ciekawe pójdziemy na północ. Armia, o tu jest. Okej. Okay. Tutaj. Zrobiamy trochę, nie za dużo. Próbuj, jak to będzie wyglądało. 3 do 2. Tu masz pikinierów. Głównie chcę ich zwiększyć artylerią, zanim zaszturmuję, więc... Góry pójdą w trzępy. To jest Poznań, to ja tam wejdę sobie i wiecie, wyjdę. Dokupując to, nie będzie problemu z tym. Trzeba ekstremizować populację jak w Królewcu. Ale tą bitwę zobaczymy w kwestii następnego odcinka. Dzisiaj był taki krótszy odcinek, a na razie cześć i do widzenia.